Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy taki materiał troszeczkę inny, z tego względu, że no cóż, niebawem wreszcie odbędzie się ten stream Andrzeja Śledzia grającego w znienawidzonego przez niego Gothica 2, a stream ten jest charytatywny, ponieważ była tam zbiórka na rzecz powodzian. Myślę, że jeszcze nikt nie zapomniał o powodziach, które nawiedziły południową część Polski. I nie spodziewałem się, że chętnych do skorzystania z mojego głosu i poprzez to wsparcia zbiórki będzie aż tylu. Tak więc zrobiłem sobie troszeczkę roboty, jakby nie patrzeć, ale była to robota bardzo przyjemna. No ale czas w końcu zrobić taki wielki finish. Czas wreszcie pokazać, co dawaliście mi do nagrania. A naczytaj nam coś na sesję RPG, a weź mi zrób lektorkę pod filmik taki czy taki, weź mi zaśpiewaj. A ja nie umiem śpiewać. To wszystko zostało nagrane i to wszystko zostanie pokazane. Tak więc jeśli chcecie zobaczyć, za co ludzie zapłacili i na co ludzie zapłacili, zapraszam Was serdecznie. Ja tylko wychodząc tak naprawdę już z tego miejsca i zostawiam nagrania archiwalne, które tam zmontowałem, powiem Wam szczerze, że to była dla mnie świetna zabawa. Jestem z Was bardzo dumny, bo okazało się, że jeżeli dobrze wszystkich zliczyłem, było 59 wspierających, którzy postanowili wpisać hashtag lektor w zbiórce na się pomaga. To dawało mi sygnał, że ktoś będzie zainteresowany nagraniem lektorskim, a łączna kwota to prawie 9000 zł. Konkretnie Excel mi pokazuje 8762 zł, ale to jest taka niepełna kwota, ponieważ tam była jedna czy dwie wpłaty z niepodaną liczbą. Tak więc ktoś po prostu wpisał sobie hashtag lektor, czy po prostu gdzieś tam w lektor wpletł w zdanie, ale nie chciał po prostu korzystać z nagrania, co również jest chwalebne, bardzo mi miło, że postanowiłeś to niejako tak wbić na te takie konto, że jesteś stąd. Tak więc dzięki Wam wszystkim za wspólną zabawę, dzięki Wam wszystkim, że udało się gdzieś tam wesprzeć szczytny cel. No a teraz czasami będę dumny ze swoich nagrań, a czasami będę się ich wstydził, ale hej, no na tym polegała zabawa, wiedziałem, na co się pisałem. Miłego oglądania. Zaczynamy od roku 2000 i podróżujemy aż do teraźniejszości. Dla każdego roku prezentujemy Ci 6 losowo wybranych openingów. Twoim zadaniem jest wybrać ten jeden, który najbardziej przypadnie Ci do gustu. Super Ziemia. Nasz dom. Dobrobyt. Wolność. Demokracja. Nasz sposób na życie. Ale wolność nie przychodzi za darmo. Nie! Słodka wolności! Nie! Wygląda znajomo? Takie sytuacje jak ta dzieją się teraz w całej galaktyce. Ty możesz być następny. Chyba że podejmiesz najważniejszą decyzję w swoim życiu. Udowodnij, że masz siłę i odwagę, by być wolnym. Dołącz do Helldiversów. Stań się częścią elitarnych sił pokojowych. Zobacz egzotyczne formy życia. I rozprzestrzeniaj zarządzaną demokrację w całej galaktyce. Zostań bohaterem. Zostań legendą. Zostań Helldiverem. Twój sąsiad nie ma, a ty masz? To już nie problem, bo oto wspaniały i polecany nawet przez tę zołzę sąsiadkę produkt. Maść na ból dupy. Już w kilka chwil zapomnisz o problemach. Ilość w sklepach ograniczona czasowo lub do wyczerpania zapasów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, jeśli będzie, bądź skonsultuj się z psychologiem lub psychiatrą, gdyż niepoprawne stosowanie maści powoduje większy ból dupy, co ostatecznie zagraża twemu zdrowiu lub życiu. The bullman grunted, pawing the ground. He kept eyeing my mother, who was now retreating slowly downhill, back towards the road,
trying to lead the monster away from the Grover. "Run, Percy," she told me. "I can't go any farther. Run!" But I just stood there, frozen in fear, as the monster charged her. She tried to sidestep as she told me to do. Then, with angry roar, the monster closed his fist around my mother's neck. And she dissolved before my eyes, melting into light. A shimmering golden form, as she were a holographic projection. A blinding flash. And she was simply gone. Synowie Mirmidii, Tala i Ulryka. Moi bracia, widzę w waszych oczach ten sam strach, który ściska mi serce. Być może nadejdzie dzień, w którym stracimy resztki odwagi. Opuścimy naszych bogów i zerwiemy więzi braterstwa. Ale to nie jest ten dzień! Sił chaosu i strzaskanych tarcz. Kiedy era panowania ludzi chylić się będzie ku upadkowi. Lecz ten dzień jeszcze nie nastał! Dziś! Musimy walczyć! Na wszystko, co wam drogie na tej ziemi, wzywam was! Powstańcie, ludzie północy! Dziś nie ma odwrotu! Dziś nasze miecze przemówią, a ziemia spłynie krwią tych bestii! Zniszczymy ich! Pogonimy aż po kres tej ziemi! Na bogów! Dziś zwyciężymy! Z różowej palety, niczym pusty flak, zwisało ciało Goristera. Wisiało wysoko pod sufitem, nie dygocąc nawet w zimnym, śmierdzącym smarami ciągłym przeciągu głównej komory komputera. Zwisało głową w dół, przyczepione do palety stopą lewej nogi. Na metalowej posadzce nie było kropli krwi. Spuszczono ją z niego przez precyzyjne cięcie pod zapadłymi policzkami od ucha do ucha. Kiedy Gorister wrócił do nas i przyjrzał się swojemu ciału, nic nam nie przyszło ze zrozumienia, iż As znowu wystrychnął nas na dudka, że miał radochę i maszyna ubawiła się tym kawałem setnie. Troje z nas spuściło pawia, odwracając się od siebie w odruchu starym jak mdłości, które to wszystko spowodowały. Vornheim było miastem, w którym każda ulica miała swoją osobowość. Co prawda najczęściej niezbyt sympatyczną, ale na pewno wyrazistą. Ulice tu były niczym labirynty, zaplątane i poskręcane, jakby ktoś próbował je narysować po kilku głębszych kielichach i potem uznał, że nie ma już sensu ich poprawiać. Budynki stały tu tak blisko siebie, że zdawały się szeptać o swoich mieszkańcach. Przeważnie coś w stylu: mówiłem ci, że on tu wróci z kolejnym podejrzanym pakunkiem. To właśnie w tej miejskiej dżungli żył Warik. Nieco zbyt ambitny zbójca z marzeniami o własnym biznesie. Od ponad 100 wieków imperator zasiada na złotym tronie ziemi jako władca ludzkości. Dzięki jego niezwyciężonym armiom miliony światów opierają się ciemności. Jest jednak gnijącym truchłem, władcą śmierci, utrzymywanym przy życiu mocą cudów mrocznej ery technologii. Każdego dnia tysiące obywateli Imperium składa swe dusze w ofierze, by ich władca mógł żyć wiecznie. Życie w tych czasach oznacza zagubienie pośród miliardów ludzi, trybików najokrutniejszego i najkrwawszego reżimu politycznego, jaki kiedykolwiek istniał. Oznacza nieskończoną masakrę i rzeź, a pełne bólu i smutku krzyki ofiar zostaną utopione w śmiechu spragnionych mrocznych bóstw. To mroczna i przerażająca era, w której znajdziecie niewiele spokoju i nadziei. Zapomnijcie o potędze techniki i nauki. Zapomnijcie o obietnicy lepszego życia i rozwoju.
Zapomnijcie o pojęciu człowieczeństwa lub współczucia. Między gwiazdami nie ma pokoju, ponieważ w mrocznej i odległej przyszłości istnieje tylko wojna. Wszystko bez znaczenia. Kto by się spodziewał? Wyuczony uśmiech. Oczy pełne zwątpienia. Śpi. Już śpi. Ten blask za oknem zaraz zgaśnie. Śpi. Już śpi.